Dobra, uciekajmy szybko, bo te duszki za nami lecą. Przecież w sumie nawet ucichło. Nie ma ich tutaj już. Musimy się rozejrzeć po okolicy. Ty, to wygląda mi na kopalnię. No nie wiem, prowadź. Wezmę sobie to TNT. Może się przydać. Wszędzie lawi tylko. Ten kamień w ogóle wygląda na jakiś skażony. Jak krew, czy coś. Nie wiem, to jest dziwne. Jeszcze wszędzie te świniaki jakieś. Próbuję się tu rozejrzeć. Może szukaj skrzynek, może znowu gdzieś będzie jakaś skrzynia. Może ktoś zostawił nam jakiś znak. A już lecę. Muszę tu zejść. Tu kolejna kopalnia. Znaczy się... O cholera. Czy to był duszek? Co to było? O nie, to znowu te duszki. To świecący kamień. W naszym świecie jest dużo materiału, a nie tylko czerwony, świecący kamień i lawa. Dziwne. No i gravel. Jakieś wejście. Zobacz, tam są jakby tabliczki. Ale nie widzę dokładnie. Musimy tam wejść. Dobra, no to chodźmy tam. Wchodź. Popatrz, tu rzeczywiście są jakieś tabliczki. Dzień pierwszy. Tutaj chyba znajduje się skarb. Zaczynam kopać. Dzień 15. Zaraz ciężej mi się kopie, ale trudno. Muszę wytrzymać. Dzień 22. Powoli przyzwyczajam się do ciemności panujących w tunele. Dzień 32. Cały czas mam wrażenie, że ktoś mnie obserwuje. Ale gdy się odwracam, nikogo nie ma. Ty też to widziałeś? Tak, to było bardzo dziwne. Jakbym wcielił się w tego człowieka. Może on tam jest dalej? Może zjedziemy? Może potrzebuje pomocy? Okej, więc chodź.